Molding jest jednym z działów Demand, któremu z pewnością warto przyjrzeć się bliżej. Dowiemy się tutaj, jak wytwarzane są mikroelementy z tworzyw sztucznych, wchodzące w skład każdego aparatu słuchowego. Postaram się dowiedzieć, jak one powstają. Jesteśmy obszarem zajmującym się kompleksowo standardową produkcją oraz kwalifikacją nowych form wtryskowych, czyli produkujemy na magazyn, usprawniamy procesy oraz testujemy nowe formy i granulaty. Mamy aktualnie 24 maszyny wtryskowe i około 400 różnych form. W kombinacji z kilkudziesięcioma różnymi granulatami daje nam to portfolio około 1200 różnych produktów i miesięczną wielkość produkcji od 8 do 10 milionów sztuk. 10 milionów sztuk miesięcznie! To naprawdę robi wrażenie. Na moldingu dominuje technologia mikrowtrysku, dlatego mówimy tutaj o mikroskopijnych elementach. Niektóre z nich są wielkości główki od szpilki, dlatego wymagają precyzji na każdym etapie wytwarzania. W naszym parku maszynowym znajdziemy najwyższej klasy wyposażenie renomowanych producentów europejskich i japońskich. Bardzo ważne jest dla nas to, że pracujemy w branży medycznej. Regularnie inwestujemy w nowe technologie, co pozwala nam tworzyć bezpieczne elementy naszych aparatów słuchowych. Pomagamy tym samym osobom niedosłyszącym na całym świecie. Tuż obok seryjnej produkcji mocno wspieramy rozwój naszych produktów. Udzielamy wsparcia technicznego innym działom przy projektach, a nowe formy wtryskowe testujemy i wdrażamy do produkcji. Te formy wyglądają naprawdę ciekawie. A podobno jedna potrafi ważyć nawet 90 kg. Molding skupia w swoim zespole bardzo szeroki zakres kompetencji. Około 40 operatorów pracuje przy procesach wymagających pracy manualnej. Kolejne kilkanaście osób to personel techniczny obsługujący maszyny wtryskowe. Zajmują się oni przezbrojeniami, programowaniem maszyn oraz ciągłym nadzorem nad produkcją. W części administracyjnej wsparcia udzielają inżynierowie procesu i produktu, technolodzy procesów wtryskowych, planista oraz menedżer projektu budowy form. Do działu dedykowani są również inżynierowie jakości oraz technicy utrzymania ruchu. Dzięki tak wielu różnorodnym wyzwaniom możliwości rozwoju w dziale są ogromne. Poza szkoleniami wewnętrznymi bierzemy udział także w szkoleniach zewnętrznych, korzystając z usług renomowanych firm szkoleniowych. W dziale mamy pełne zaufanie do swoich kompetencji i wspieramy swój rozwój. Nowe osoby bardzo szybko odnajdują się w tej skandynawskiej kulturze, dzięki czemu w dziale panuje duża otwartość i przyjazna atmosfera. Molding to naprawdę interesujące miejsce. Masowa produkcja łączy się tutaj z pasją do nowoczesnych technologii, co czyni ten obszar jeszcze ciekawszym, a dzięki ludziom, którzy tworzą ten dział, molding staje się miejscem, w którym po prostu chce się pracować. I co było dalej? W naszym parku maszynowym znajdziemy wyposażenie... Nie umiem.